Cześć, dzień dobry, buongiorno. Witamy się z Wami bardzo serdecznie z samego rana bądź też w nocy. Proszę bardzo, pakujemy nasze walizki i ruszamy na urlop, także lecicie z nami. Jesteśmy na miejscu, dla Was teraz krótki room tour, więc tak wygląda przedpokój. Poprosiliśmy o łóżeczko turystyczne dla Oliwiera. I tutaj, proszę bardzo, jest i Lubek. Hello, KJ. No, dotarliśmy. Tutaj mamy kolejne lustro. Ja oczywiście wyletniona z racji tego, że mamy wakacje, no ale jest jak jest. Strasznie dzisiaj pada do samej łodzi. Jesteśmy ogólnie w samym centrum. Tu mamy taki widok, tu mamy łóżko. Tutaj Oliwier się bawi. O, i proszę bardzo, jest i Borys z nami przyjechał. I z tej strony widok prezentuje się w ten sposób. Co? Jestem pierwszy raz w Łodzi. Lubek mnie zabrał. Idziemy teraz zjeść obiad, bo jesteśmy mega głodni. No, co masz ochotę? Bo ja w sumie nie wiem. Nie wiem, zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, ale dokąd że coś jedziemy? Pysznego znajdziemy. Do manufaktury. Szybka zmiana outfitu i lecimy. I zapomniałam z tego wszystkiego pokazać Wam, jak wygląda łazienka. Więc jest niewielkich rozmiarów. Tu jest kabina prysznicowa. Wiadomo, lusterko, suszarka, moje toboły. Pielęgnacyjne do włosów oczywiście. No i co? Lecicie z nami. Co do życia w mieście, to myślałam, że we Wrocławiu są przegięte korki, ale to, co się dzieje tu w Łodzi, proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Jedziemy już, nie wiem, z 10 minut i dodatkowo 19 minut i to się wydłuża. Synek bardzo dzielnie trzyma swój gryzak. To jest jego nowa umiejętność. Teraz śpi, ale gryzak trzyma i już sobie fajnie dziamgoli. Dzisiaj włączyliśmy tryb urlopowania i nawet nie nagrywaliśmy tego, co robiliśmy. Tak, zresztą staliśmy bardzo długo w korku, jak już Wam nagrałam. Masakra, byliśmy mega głodni. Straszne. W ogóle miejsce parkingowe znaleźć tutaj na manufakturze to graniczy z cudem. Serio? Ale to może dlatego, że taka godzina akurat po pracy. No, ale no mega. I nie dość, że głodni, zmęczeni, mały tak samo, rozdrażniony. Ale wyszliśmy tutaj do pierwszej lepszej jakiejś tajskiej knajpy, wrzucę Wam tutaj zdjęcie, bo... Ale bardzo fajne miejsce, jeżeli będziecie, to bardzo dobre jedzonko. Tajska, pisze tajska i hot spon chyba, coś takiego. Hot spon chyba, hot no jakoś tak. Spon. Ale ogólnie bardzo fajne miejsce, nigdy czegoś takiego podobnego jeszcze nie widziałam, także fajnie, plaża też jest tutaj. Wrzucimy przebitki. No. Pokażę Wam, gdzie byliśmy na śniadaniu, tutaj w hotelu. Ten hotel charakteryzuje się tym, że wygląda jakby był blokiem pod oszklonym dachem. Także jedziemy, jest godzina, nie wiem, około 9 i Lubek zabiera nas na ptaka. Ja też już jestem, przepraszam, ale zapomniałem klucza od samochodu. Tak, jesteś mega zakręcony dzisiaj. Tak. No, ale Bobasek dał nam pospać, więc super, dzisiaj świeci słońce, więc ekstra. No i co? Widzimy się na miejscu. Przechadzamy się przez uliczki i powiem Wam, że w życiu takiego punktu z tyloma, nie wiem, sklepami, halami nie widziałam. Postaram znaleźć się gdzieś w internecie Wam taką przebitkę, jak to w ogóle wygląda z powietrza, nie? Bo tych hal tutaj jest całe mnóstwo, no i my weszliśmy do pierwszej, lepszej, bo właściwie nie wiemy, jak są usytuowane sklepy i jak to się tutaj znajduje. Mega dużo kolorów, mega dużo kwiatów, wzorów wszystkiego, mówię, od bobaskowych po dorosłych, po jakieś garsonki, no nie wiem, co, po coś takiego. Śmiałam się do Lubka, że takiego oczopląsu chyba w życiu nie miałam, naprawdę. Jest i Lubek, proszę bardzo, zobaczcie. Jest zadowolony, szczęśliwy. Roxana miała sobie kupić sukienkę, ale ja wyszedłem z garniturem. Tak, więc Lubek, szczęście 150. No zobaczymy. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby obejść parę stanowisk. Poprzymierzałam kilkanaście już sukienek. Uwierzcie mi, że chyba jednak zakupy online to jest coś bardzo dobrego i chyba przy tym zostanę, bo wiadomo, ekspedientki starają się być bardzo miłe, uprzejme, ale zamierzam kupić sobie taką sukienkę, jaka mi się podoba, a pani na siłę mi wciska długą do samych właśnie kostek, najlepiej taka jeszcze z trenem ciągnąca się.
No ja takiej nie chcę. No i ale tak mi namąciła w głowie, że uwierzcie mi, że mało brakowało i wyszłabym z długą sukienką, ale poszłam do toalety ochłonąć. To się nazywa dobry sprzedawca. No, ogarnąć emocje. A czemu pani chce krótką? Pani się będzie wyróżniać. No, a czemu nie długą? Bo ja mówię, że w długiej wyglądam jak mamusia. Wiem, że jestem mamusią, ale ja chcę krótką. No ale dobra, mieszam o to. Koniec moich rozterek, tylko tak na gorąco chciałam się podzielić z wami tymi przemyśleniami. No i chyba dziś błądzimy, już widzę. Ja tu zakręciłem, bo były koszule, ale... To są jakieś koce w ogóle, pantery dzikie. Przyczajone tygrysy i różne zebry. Okej, Lubek, pochwal się kolejnym zakupem. Mam kolejny zakup, uwaga, patrzcie na to. Są buty, a więc kompletujemy stylówkę całą na imprezę, więc bardzo się cieszę. No bez kitu, przyjechaliśmy z założeniem, że ja sobie coś kupię, a Lubek już jest wystrojony, obkupiony, a ja... A ja oczywiście spontanicznie, co nie, widzę garnitur, wchodzę, kupuję. Widzę buty, mierzę, kupuję. No właśnie, bo to jest Lubek, ale ja też jak coś widzę ładnego i chcę przymierzyć, to przymierzam. No, na przykład ta sukienka jest piękna, no ale co? Ale jest zamknięte. Ciąg dalszy wyborów. Nigdy, ta mi się sukienka podoba. Jestem ciekawa, jak bym wyglądała w kroju rybki. Chciałabym przymierzyć, ale nie wiem, czy to w Hurcie czasem nie jest sprzedawane. Chwila przerwy, mamy godzinę 11:35, no i ogólnie trzeba coś zjeść, zanim nie odejdą nam siły. Warto doładować baterie, bo ja już jestem, no nie powiem, nie ukrywam, zmęczona na maksa. O czym już chodzenia, lecą. Chodzenia całe mnóstwo. No jestem ciekawa, ile kroków zrobimy. Ile ale kroków? Nie wiem, nie pokazuje. Tylko przyspieszyliśmy teraz trochę kroku, bo wiecie co, jak przyjedziecie tutaj, to rzeczywiście tych hal jest bardzo dużo. Najlepiej cały dzień sobie tutaj. Nie poświęcić. Oglądajcie wszystkiego, nie? Tylko jak już przyjedziecie, to idźcie. Po prostu zacznijcie iść dosyć wartkim krokiem. No bo rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli na spokojnie przejść wszystko, to zabraknie jednego dnia. I co warto wspomnieć? Jeżeli wam coś się spodoba, pytajcie, czy jest opcja w detalu, bo większość stanowisk tutaj sprzedaje w Hurcie, więc nieważne, nie warto poświęcać czasu, tak jak ja, że zaczęłam przeglądać sukienki i Kamil mówi, dobra, po prostu idź i przymierz. No i wzięłam te dwie sukienki, a pani do mnie mówi, nie, że niestety tylko jest w Hurcie, a sukienka bardzo fajna. I słuchajcie, jeszcze jedna rada ode mnie, targujcie się, to działa. Przyszła nasza pizza. Słuchajcie tego, jeżeli będziecie tutaj, to polecam wam obiady Marco Pizza, bo taką wielką pizzę dostajecie za 42 zł. I ogólnie sosy są w opór, ile chcecie. Tam jest jeszcze jakiś ketchup i dodatkowe sosiki. I wszystko jest w cenie, nie trzeba za to płacić. No, naprawdę, także mega. Dobra, zmiana punktu. Przechodzimy teraz z hal z hal ptaka na ptak outlet. Przymierzyłam dzisiaj chyba wszystko, co mogłam. Postawiam wam parę zdjęć, bo niestety w niektórych sklepach nie było nawet jak. Trzeba było się przebierać między sukienkami. No i w jednym sklepie, gdzie naprawdę spodobała mi się sukienka o kroju syrenki, zapytałam się pani w ogóle, czy nie wiem, czy pomoże, czy coś. Nie, że ona tutaj sobie siedzi, urzęduje, więc poszłam tam sobie się przebierać i przyszła pani z mężem, no i wiadomo, mąż się trochę speszył i ta pani mówi, a tu przebieralni nie ma, ja mówię, że nie, że mówię, nawet nie ma co liczyć pani na pomoc tych pań, tylko musi pani sama, on mówi, w rozmiarach również? Ja mówię, tak, ona mówi, aha, no to dziękuję i zaczęłyśmy się śmiać, no wszystkie były na mnie za luźne, tutaj w górze, a dobre na dole, więc zobaczymy. Szybka zmiana outfitu i jesteśmy na Piotrkowskiej. Proszę bardzo, jest i mój zadowolony Lubek. Oczywiście, oczywiście. No, który się cieszy, że biorę sobie jego wskazówki do serca, nie do miejsca. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy w nowym miejscu. Jesteśmy w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. W ogóle nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że Łódź Piotrkowska to jest jakiś tam najdłuższy deptak w Europie pod pewnym względem. Chyba bez ruchu kołowego, czy z ruchem kołowym, nie wiem. Ale najdłuższy deptak w Europie. Ciekawa jestem, skąd mój Lubek zna takie ciekawostki. I don't know, pewnie gdzieś wyczytał, coś tam pamięta, ale nie pamięta dokładniej. O, później tu przyjdziemy. Gdzie? O, w Piotrkowska. Dobra. Chyba, że chcesz teraz.
Mega sprytne rozwiązanie, jeżeli któryś z panów zapomni o imieninach, urodzinach bądź też rocznicy, proszę bardzo, wymyślono automat z bukietami kwiatów, więc mega plus za to, bo pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. U nas w okolicach Jeleniej Góry nie ma czegoś takiego, a powinno być, chociaż nie, że uderzała do Lubka. Lubek zawsze pamięta, przywozi i stara się, więc brawa też dla niego. Kawkę już mamy, więc ruszamy. Zamówiłam sobie espresso, orange espresso. Jestem ciekawa, czy to będzie ok, czy też nie, więc próba. To chyba jest sok pomarańczowy na dole, a na górze jest kawa. Ej, spróbuj. I mi się wydaje, że trzeba to wymieszać. Sam sok pomarańczowy, musisz to wymieszać. Ale ja to czuję espresso jak tego. Nie, na pewno nie. Pijesz z dna, patrz. Patrzcie na to. Dobra. Nie wiem, czy to widać. Uwaga, dawaj teraz próbę. Weź tak ze środka. Ale siekiera. Miałem rację? No. I co, dobre czy nie? Jak no, teraz inne, smakuje? Inne. Na pewno jest orzeźwiające. Idealne na dzisiejszy dzień. Ja na wszelki wypadek wziąłem flat white'a, bo no, zawsze takie wynalazki. Później ja dopijam, a Roxana pije coś normalnego. To prawda. Spróbuj. Dobre, dobre. Inne, nie? Nie jest złe. Tak. Jest zdecydowanie lepsze niż to, co kiedyś tam tonikowe było. No, espresso tonik. Espresso tonik. Nie zamawiajcie tego nigdy. Będąc małym dzieckiem, często oglądałam dobranocki właśnie z misiem Uszatkiem. Dajcie znać w komentarzu, czy pamiętacie tą bajkę i czy lubicie misia Uszatka. Ja mam sentyment, więc lubię, pogłaszczę go po głowie, może przyniesie szczęście. I tu się kończy Łódź, czyli wracamy do hotelu. Standardowo rozpierniczone na wszystkie strony, więc dalej nie idziemy. Nie powiem, tutaj dużym plusem, tym bardziej, że jestem pierwszy raz, podkreślę to. Bardzo mi się podoba ulica Piotrkowska. No, więc super. Jesteśmy trochę zmęczeni, ale nie wiem, co będziemy robić. Wracamy w drugą stronę i zobaczymy. Wracamy już do hotelu. Powiem wam, że serdecznie, z całego serca polecamy. Bardzo miła obsługa, dobre jedzenie, super wystrój i nawet plus, wielki plus za to, że w damskiej toalecie jest przewijak i to niejaki, bardzo taki ładny. A ja na to teraz zwracam uwagę. W sumie Lubek to samo, czy miejsce jest przystosowane do przebywania z dziećmi, w sumie do obsługi dzieci. Bobasko-friendly. Tak, bobasko-friendly, o, bardzo dobrze to ujęte. No, jesteśmy już mega zmęczeni, chyba widać to po nas troszeczkę. Tak, tak, tak. Zdecydowanie jesteśmy zmęczeni. I teraz tak, albo idziemy do hotelu, albo kawaj na imprezę. No, ale w związku z tym, że jest z nami jeszcze mały człowiek, to chyba wybór jest oczywisty. Mamy tutaj bardzo dobry hamulec, który nas tutaj pilnuje. No i co, mamy pierwsze wakajki. Uuu, jaki ten, jak to się nazywa? Lody? A, mural. Mural. Ja dalej o jedzeniu. Miał ktoś wizję. No i brawo za wykonanie, prawda? Byłem zaskoczony, bo jeden budynek przy ulicy tu blisko Piotrkowskiej jest wymalowany w ogóle cały wielki jakby sprayami w reklamę Netflixa. No. Wielkie pieniądze musieli za to chyba zapłacić. No, to no, prawda. No, miasto się tutaj rozkręca. Jestem zdumiona, że w czwartek jest tyle ludzi, jakbym widziała na weekend, ale mieszkając we Wrocławiu było to samo tak naprawdę, bez znaczenia, czy wychodziłyśmy z moimi koleżankami z Orseja, pozdrawiam was serdecznie, na kawę, czy też drinczka po pracy, czy też na weekendy na jakieś ambition party. Nasz urlop w Łodzi dobiegł końca. Zbieramy się. Tutaj zaczęło konkretnie padać, bo zastanawialiśmy się, czy zostać jeszcze dodatkowo na parę dni, czy też nie. No ale z racji tego, że pogoda jest jaka jest. No to co, zdecydowaliśmy, że wracamy. Pyszne śniadanko jeszcze zjedliśmy w hotelu i koniec urlopu w Łodzi. Jeszcze zostało nam parę dni w Jeleniej Górze, więc na pewno jakoś to, ten urlop spożytkujemy. A tymczasem Borys, Oliwier, nasza wesoła ekipa. Dziękuję za dzisiejszy vlog i jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, lajkujcie, subskrybujcie i zostawcie komentarz, co sądzicie o takich city breakach, czyli właśnie urlopach w mieście.